Być może zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego dieta niskotłuszczowa jest niezdrowa, a przynajmniej według pewnych osób, które tak twierdzą. Są to m.in. osoby, które promują dietę Kwaśniewskiego, dietę Dukana, dietę Atkinsa, czy też różnego rodzaju odłamy diety ketogenicznej. Wiele z tych osób twierdzi, że to właśnie dieta niskotłuszczowa jest niezdrowa i powinniśmy odżywiać się właśnie jak najbardziej wysokotłuszczowo, czyli eliminować węglowodany wszelkiego pochodzenia, czyli rezygnujemy z owoców, rezygnujemy z ryżu, rezygnujemy z ziemniaków oraz wielu, wielu innych węglowodanów prostych i złożonych na rzecz tego, żeby jeść jak najbardziej tłusto, czyli albo bardzo dużo olejów, albo po prostu produktów pochodzenia zwierzęcego. Czyli większość osób, które są właśnie na tych dietach wysokotłuszczowych, bez względu teraz na rodzaj takiej diety, zazwyczaj jedzą jajka, nabiał oraz mięso, i odrobinę jakichś tam warzyw, sałatki, oczywiście z tłuszczem, tak? Według nich taka dieta jest jak najbardziej prozdrowotna, jak najbardziej nam służy, jak najbardziej pomaga naszej wadze, chociaż patrząc na niektórych to nie do końca tak wygląda, ale idea jest jedna. Im więcej tłuszczu, tym lepiej. Diety niskotłuszczowe są złe. Dziś chciałbym ten mit bardzo dokładnie obalić, ponieważ oczywiście nie jest to prawda. Jest to pewnego rodzaju manipulacja właśnie ze strony osób promujących diety wysokotłuszczowe. Ponieważ ja chcąc zrozumieć jakby to stanowisko osób promujących tłuszcze, postanowiłem przeczytać trochę książek w tym temacie, żeby mniej więcej zorientować się, o co tak naprawdę im chodzi. Dlaczego według nich ta dieta niskotłuszczowa jest zła? Otóż naprawdę, uwierzcie mi, niejednokrotnie uśmiałem się po pachy, czytając to, co piszą w tych książkach. Są to po prostu niesamowite bzdury. A przykłady diet niskotłuszczowych są po prostu astronomicznie nielogiczne. Otóż dam Ci przykład, jak według tych pewnych teorii wygląda dieta niskotłuszczowa. Jest to na przykład chude mięso, jest to odtłuszczony nabiał, jest to pieczywo i wiele, wiele innych produktów, które na dobrą sprawę mają w sobie całkiem sporo tłuszczu. Więc o co tutaj chodzi? Wiecie, ja czytając te książki czasami się zastanawiałem, czy gościowi, który pisał tą książkę, nie brakowało piątej klepki. Może nie jest to ładne stwierdzenie, ale serio. Jeżeli ja czytam książkę, w której jako niskotłuszczowa dieta daje się przykład produktów, w których jest tłuszcz, to zastanawiam się nad logiką myślenia takiego człowieka. Otóż okazuje się, że wszystkie te przykłady w tych książkach diet niskotłuszczowych wcale nie były dietami niskotłuszczowymi. Były dietami o niższym poziomie tłuszczu niż dieta wysokotłuszczowa, ale nadal to nie była w ogóle dieta niskotłuszczowa. Bo chude mięso to nie jest mięso, które nie zawiera w sobie tłuszczu. Nadal ma tłuszcz. Odtłuszczony nabiał? Tam nadal jest trochę tłuszczu. Pieczywo? Tam też jest tłuszcz. I jakby popatrzeć na te wszystkie przykłady, które są w tych książkach, niemal każde danie składa się z jakiejś ilości tłuszczu. Więc jakby absurdem jest podawać to jako przykład i mówić, to jest dieta niskotłuszczowa. I oczywiście nie mówimy tutaj o diecie zdrowej, ponieważ to jeszcze miałoby jakiś sens, tak, że dają jako przykład zdrową dietę, przynajmniej według mojej opinii zdrową dietę i stawiają jakby po drugiej stronie dietę wysokotłuszczową, porównują i mówią, że tu ludzie chorują, a tutaj czują się świetnie, nie? Czyli jedząc owoce, warzywa, ludzie chorują, źle się czują, nabywają różnego rodzaju jednostki chorobowe, a jedząc wysokotłuszczowo, ludzie zdrowieją, są promienni, w ogóle wszystko jest tacy. Ale niestety nie jest tak. Wszystkie przykłady diet niskotłuszczowych to są diety bardzo, bardzo niezdrowe. Więc wcale się nie dziwię, że jako przykład na przykład diety tradycyjnej dają dietę amerykańską, gdzie ludzie się po prostu obżerają wszystkim, albo dieta niskotłuszczowa, która polega na tym, że po prostu jedzą wszystko, tylko odtłuszczone. Jakby wiecie, no logiczne, że to jest niezdrowe, prawda? To jest po prostu logiczne. Co nie znaczy, że nagle podejście do tematu na zasadzie, skoro to jest niezdrowe, to okej, to w takim razie jedzmy jak najwięcej tłuszczu, a zrezygnujmy z tego wszystkiego, co zawiera w sobie cukry. Logika trochę kuleje, ponieważ to nie tędy droga. Zrezygnowanie z cukrów prostych czy też złożonych to nie jest żadne rozwiązanie, ponieważ to jest główne paliwo naszego organizmu. Wprowadzenie go w stan awaryjny, karmiąc go tylko tłuszczami, jest po prostu trochę nierozsądne. Ja już tutaj nie chcę atakować tych wszystkich diet wysokotłuszczowych, bo większość ludzi, którzy mnie oglądają, wiedzą, jakie mam na ten temat zdanie. Po prostu to nie jest naturalny sposób odżywiania dla człowieka. Nie jest i koniec. I choćbyście nie wiem, co zrobili, to po prostu nigdy nie będzie. Bo naturalnie człowiek nie potrafi odżywiać się tylko tłuszczem. Dlatego większość osób, które są na dietach wysokotłuszczowych, po prostu wprowadzają jak najwięcej sałatek, warzyw, owoców niskocukrowych. Ponieważ gdyby tego nie zrobili, ich zdrowie by się totalnie posypało. Produkty zwierzęce nie posiadają w ogóle witaminy C.
Jest ona absolutnie niezbędna dla naszego ciała, a nasz organizm niestety nie potrafi jej wyprodukować. Więc jedząc tylko produkty pochodzenia zwierzęcego, nie dostarczamy jednej z najbardziej ważnych witamin dla naszego ciała. Więc trzeba trochę oszukiwać. Natomiast chcę Wam powiedzieć jedną rzecz. Prawdziwa ketoza, o której mówię, jest wtedy, kiedy organizm nie dostaje węglowodanów. Czyli na przykład głodówka. Organizm nie dostaje paliwa. Czyli czerpie zapas tkanki tłuszczowej, ok? Wtedy wchodzi faktycznie w ketozę. Jeżeli jesteście na przykład na produktach pochodzenia tylko zwierzęcego i nie jecie zbytnio nabiału, ponieważ tam też jest cukier, czyli właściwie głównie mięso, to wtedy faktycznie wchodzicie w ketozę. Tylko uwierzcie mi, nie pociągniecie długo. Po prostu się nie da. Wiele osób próbowało i wiele osób po pewnym czasie było w tragicznym stanie zdrowia. Musicie trochę oszukiwać. Musicie jeść węglowodany. Po prostu inaczej się nie da. Jednak to jest pewnego rodzaju oszustwo, ponieważ za każdym razem, kiedy zjadacie chociażby trochę węglowodanów, na chwilę wasz organizm wybija się z tej ketozy. Natomiast wprowadzanie organizmu w ketozę i wyjście z niego, w ketozę i wyjście z niego, wprowadza ogromny chaos w naszym systemie. To jest tak, jakbyście włączali cały czas alarm i wyłączali go. Włączali, wyłączali, włączali, wyłączali. No tak to nie działa, słuchajcie. Nasz organizm to nie jest zabawka, którą sobie możecie włączać, 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 wyłączać. To są pewne procesy, od których bardzo wiele zależy. Więc dieta powinna być raczej stała. Okay? Czyli jeżeli nie powinniśmy być naturalnie na ketozie, to po prostu nie próbujmy udawać być na niej. Bo to się raczej długoterminowo po prostu nie sprawdzi. Inną kwestią jest też to, że ludzie bardzo często myślą, że jedzą niskotłuszczowo, kiedy tak zupełnie nie jest. Bo tak jak powiedziałem, produkty mleczne mają w sobie bardzo dużo tłuszczu. Czy odtłuszczone, czy nie, nadal ten tłuszcz jest. Jeżeli chodzi na przykład o ziemniaki, większość ludzi dodaje do nich tłuszcz, ale uważają, że jakby tego tłuszczu tam nie ma. To jest takie trochę oszustwo, wiecie, a ja jem lekko strawnie, tutaj ziemniaczki, tu masełko, tu oliwa, albo smażone w piekarniku na tłuszczu, nie? I zobaczcie, jesz sobie ziemniaczki i później ktoś ci powie, kurde, ziemniaki tłuszczą, bo ja jem te ziemniaki i w ogóle tak tyję po nich. Ziemniak ma mało kalorii, sam ziemniak jest lekko strawny, on cię nie utuczy. Utuczy cię ten tłuszcz, który do niego dowaliłeś. Rozumiesz? 90% kalorii z takich ziemniaków z tłuszczem pochodzi z tłuszczu, a nie z ziemniaków. 10% kalorii cię nie otuczą. Tak samo jest z sałatkami. Ktoś powie sobie, a ja mam sobie sałateczki super zdrowe. Puff, oliwa z oliwek, nie? I znowu, 90% kalorii pochodzi z tłuszczu, a nie z sałatki. Wiecie, jakby człowiek się przyjrzał tak naprawdę temu, jak je, okazuje się, że ludzie naprawdę jedzą bardzo dużo tłuszczu. Nawet jeżeli uważają, że są na diecie niskotłuszczowej. Takie po prostu mamy czasy. Wszędzie ten tłuszcz się gdzieś tam przemyci. Za każdym razem gdzieś tam jakoś na lewo przejdzie. Więc pamiętajcie o tym, że większość diet niskotłuszczowych albo większość ludzi, którzy twierdzą, że odżywiają się niskotłuszczowo, wcale się tak nie odżywiają. Tylko po prostu myślą, że tak jest albo oszukują sami siebie. Prawdziwa dieta niskotłuszczowa polega na tym, że nie używasz tłuszczu. Nigdzie. Do niczego. Tak? Nie dodajesz nigdzie oliwy. Nie pieczesz sobie ziemniaczków na oliwie, tylko bez tłuszczu. Nie lejesz sobie sałatki olejem. Nie dodajesz do koktajlu owocowego orzechów czy masła orzechowego, co jest absurdem. Właśnie takie błędy powodują problemy. Słuchajcie, generalnie na co dzień nie powinniście tego robić. Nie łączyć cukru z węglowodanami, po prostu. To jest ta prosta zasada, o której Wam notorycznie właściwie mówię, że to powoduje problemy z transportem cukru, a jednocześnie obciąża Wam wątrobę, trzustkę oraz nadnercza. Więc to po prostu nie ma sensu. Jest to nielogicznie patrząc pod kątem zdrowotnym. Staramy się nie łączyć na co dzień węglowodanów z tłuszczami. Ale oczywiście, jeżeli raz za czas sobie takie połączenie zrobicie, to katastrofa się nie stanie, ok? Jeżeli będziecie to robić w umiarze, to Wam nie zaszkodzi, ale także pamiętajcie, że musicie mieć po prostu zdrowy organizm. Natomiast jeżeli jesteście chorzy, to starajcie się tego po prostu unikać w miarę możliwości. I na co dzień tego nie róbcie. Natomiast jeżeli chodzi o odżywianie przeciętnego Polaka, to śniadanie, połączenie cukrów z tłuszczem. Lunch, połączenie cukru z tłuszczem. Obiad, połączenie cukru z tłuszczem. Podwieczorek, cukry z tłuszczem. Kolacja, cukry z tłuszczem. Non-stop złe połączenia. Bez przerwy. Więc starajcie się chociaż trochę to ograniczyć. Wiecie, na przykład jedźcie cały dzień bez tłuszczu, na kolację sobie zróbcie takie połączenie. Albo starajcie się w ogóle, jeżeli macie taką możliwość i dacie radę, kilka dni jeść totalnie beztłuszczowo, i raz na kilka dni sobie zjeść coś w gorszym połączeniu. Tragedii nie będzie, ale starajcie się na co dzień tego unikać, bo właśnie problem pojawia się wtedy, kiedy robicie to dosłownie w każdym posiłku. Starajcie się zatem tego unikać. Prawdziwa dieta niskotłuszczowa, która jest prozdrowotna, która będzie Was leczyć z różnych problemów zdrowotnych, to jest dieta, której bazą są owoce i warzywa w różnej postaci, do których nie dodajemy tłuszczów, nie dodajemy orzechów, nie dodajemy maseł orzechowych, nie dodajemy oliwy itd.
Po prostu warzywa, owoce w dowolnej postaci. Jeżeli robicie zupę, krem z warzyw, nie dodawajcie do niej tłuszczu. Dodajcie po prostu trochę przypraw, trochę soli dla smaku, ale też z tą solą nie przesadzajcie, bo też wiecie, że jest niezdrowa. I to jest ok. Nie trzeba walić wszędzie tłuszczu, po prostu. Także mam nadzieję, że ten mit został doszczętnie obalony i że już nikt z tych osób, przynajmniej które obejrzały ten film, nie pomyśli, że dieta niskotłuszczowa jest niezdrowa. Jeżeli będziesz jadł niezdrowo, to będzie niezdrowa. Jeżeli będziesz jadł zdrowo, to będzie zdrowa. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co kładziesz sobie na talerz. Ok? To, co zjesz, to masz. Jak zjesz niezdrowo, to masz niezdrowo. Jak zjesz zdrowo, to jesteś zdrowy. Jak zrobisz złe połączenie, no to masz złe połączenie. Od Ciebie zależy tak naprawdę, jak się odżywiasz i jakie będą tego kiedyś konsekwencje. To tyle z mojej strony, trzymajcie się, no i do zobaczenia, cześć!